witam serdecznie. Naszym i Państwa gościem jest pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent stolicy Mazur, czyli... Ełku. Czyli Ełku, drodzy Państwo, tak, tak. Ełk to jest stolica Mazur. Panie prezydencie, zacznę od jednej rzeczy. Ile czasu pan jechał do nas, do Olsztyna? Jechałem 2,5 godziny, czyli stosunkowo długo. Stosunkowo długo, chociaż powiem i tak krócej niż w latach ubiegłych, ponieważ widać, że od strony Olsztyna w kierunku Ełku postępują prace, ale jesteśmy sojusznikami, zwolennikami tej koncepcji budowy szesnastki do Ełku. Tak, ja powiem, że miałem przygotowane na początku inne pytania, ale sobie przypomniałem, że jednak muszę zacząć od szesnastki, mojego również konika. Ale wracając do Ełku. Panie prezydencie, Ełk jest jedynym miastem w naszym regionie, którym ostatnio przybyło mieszkańców. Ten przyrost jest regularny już od bardzo wielu lat. My cieszymy się, że zarówno w mieście, jak i w okolicy Ełku, mówię tutaj o gminie Ełk, przybywa mieszkańców. To pokazuje, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem do życia, do inwestowania, ale to też są wyzwania dla naszego miasta. Mamy dosyć mało powierzchni, 21 km kwadratowych, w tym 400 hektarów jeziora. Dynamicznie rozwija się budownictwo. Oczywiście mamy teraz czas kryzysu, gdzie następuje wyhamowywanie, natomiast z myślą o mieszkańcach Ełku, zarówno tych, którzy mieszkają, tych, którzy się rodzą, tych, którzy przyjeżdżają, tych, którzy inwestują. Musimy myśleć o kolejnych inwestycjach i wyzwaniach, jakie stoją przed nami, niezależnie od tego, czy jesteśmy w czasie prosperity, czy w czasie kryzysu. Panie prezydencie, użył pan słowa kryzys, ale patrząc na przyszłoroczny budżet i na to, że 92 miliony złotych chcecie przeznaczyć na inwestycje, to dużo. Tak jest. Ten budżet oczywiście jest bardzo trudny. Konstruowany jest w takich warunkach, kiedy mamy hiperinflację, bo tu nie ma co mówić. Mamy ogromny wzrost energii elektrycznej. Czeka nas dwukrotny wzrost płacy minimalnej. Ceny ciepła, już o tym wspominałem. Jest wiele innych takich wyzwań, które powodują, że brakuje nam dochodów bieżących, czyli na takie codzienne wydatki pieniędzy, ale będziemy sobie z tym radzili. Stąd nasze postulaty jako środowiska samorządowego do rządu, żeby były większe udziały w podatku PIT, być może udziały w VAT-ie. Natomiast udaje nam się dosyć skutecznie pozyskiwać pieniądze na inwestycje, o których pan wspomniał, 92 miliony złotych. To jest rekordowa kwota, ponieważ nasz budżet będzie opiewał na blisko 330 milionów po stronie dochodów i 370 milionów, jeśli chodzi, 80, jeśli chodzi o wydatki. I w tym są 92 miliony na inwestycje. I to są środki, które już pozyskaliśmy, na które mamy podpisane umowy i dotyczą w dużej mierze oczywiście modernizacji budowy dróg, w tym małej obwodnicy miasta, termomodernizacji budynków oświatowych, zakupu autobusów elektrycznych, modernizacji, przebudowy ulicy Sikorskiego, wyposażenia w naszych szkół, w pracownie multimedialne, komputerowe. Jest tego bardzo dużo, ale to wynika z tej aktywności, którą moi współpracownicy wyrażali właśnie w tym i w roku ubiegłym, pozyskując pieniądze. Zarówno z Unii Europejskiej, jeszcze z regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury, czyli z tej starej perspektywy, ale także z pieniędzy rządowych dedykowanych na różnego rodzaju właśnie działania związane z przebudową dróg. W naszym przypadku właśnie z przebudową dróg, również w strefie ekonomicznej, bo chcemy polepszyć dostęp do terenów inwestycyjnych, bo to jest bardzo ważne, tak żeby przedsiębiorcy mogli lepiej się rozwijać. Pomimo tych trudności, trudnego czasu, i my wiemy, że jest trudno, będziemy zaciskali pasa jeszcze bardziej, natomiast myślimy o rozwoju, oczywiście z rozwagą, mając do dyspozycji tę gotówkę. Panie prezydencie, zaczęliśmy od dróg, skończmy także na drogach. Co prawda szesnastka z Mrągowa do Ełku to jednak pieśń przyszłości, natomiast Ełk teraz bardzo korzysta na dwóch dużych inwestycjach, kolejowej i drogowej. Tak jest, to jest Via Baltica, której kolejny odcinek między węzłem w okolicach Ełku, czyli w Zdunkach, a Szczuczynem, 23 km został oddany do użytku. W połowie przyszłego roku kolejny odcinek będziemy mieli możliwość wyjechania z Ełku i przejechania
pomijającym oczywiście Łomży, ponieważ tam nieco dłużej prace potrwają, do Warszawy dwupasmówką. To daje szansę na rozwój inwestycji, to poprawia bezpieczeństwo, to daje nam szansę rozwoju gospodarczego i rozwoju różnego rodzaju nisz takich gospodarczych w naszym obszarze. Szybka kolej też sprawi, że będzie szybszy transport do Warszawy, z Warszawy w kierunku granicy państwa, ale z drugiej strony też na wzmożenie ruchu tego turystycznego, który jest na Mazurach, w Ełku i w okolicach. A to, co dla nas ważne jest, o co zabiegamy teraz, bo wiemy, że prace koncepcyjne trwają bardzo długo, to oczywiście zrobienia łącznika z Via Baltiki do Via Carpatii, ten przebieg po starej drodze z Ełku w kierunku Białegostoku jest bardzo ważny, nie tylko dla Ełku, ale dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i tutaj zabiegamy i u polityków, i u ekspertów, i u ekonomistów o to, żeby właśnie ten przebieg, najlepszy przebieg z Ełku po drodze do Białegostoku mógł się ziścić. Jak spojrzymy wstecz, to wiemy, że wymaga to determinacji, wymaga to cierpliwości i oczywiście posiadania argumentów, a takie posiadamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.